Początek lutego 1938. Droga matko, kiedy uczyłem się w szkole o wojnie secesyjnej, myślałem, iż będzie to tylko jedna taka sytuacja w historii naszego kraju. Oj, jak bardzo się myliłem. Z tego co wiem, znajduję się na południowej stronie frontu. Kiedy spotkałem po drodze ludzi, którzy wracali z własnego odcinka, nasłuchałem się wielu opowieści o tym, jak bestialski jest to front. Żeby cię nie martwić, nie będę cię trzymał w niepewności. Na froncie nie jest tak źle. Każdy z moich przełożonych jest uczciwy i nastawiony do każdego z nas bardzo pozytywnie. Miałem nawet raz okazję, aby zamienić dwa słowa z generałem. Do teraz bardzo dokładnie pamiętam jego słowa. Dziękuję ci, żołnierzu, za twoją dzielną i oddaną służbę w armii. Dla mnie zaszczyt, panie generale. Po tych słowach generał uśmiechnął się do mnie, skinął głową, najpewniej na znak okazania swego rodzaju szacunku wobec mnie. Oczywiście wojna ta nie różni się niczym od innych. Jest ona tak samo brudna i nieznośna. My, żołnierze, częściej odczuwamy cierpienie na podłożu psychicznym niż fizycznym. Bynajmniej nie powoduje tego sama wojna, a świadomość tego, że po drugiej stronie są też Amerykanie. Wszystkie strony konfliktu dobrze o tym wiedzą, przez co dochodzi do nietypowych sytuacji na froncie. Zdarza się czasem, że żołnierze armii przeciwnych handlują ze sobą. Dowódcy dobrze o tym wiedzą, ale równie dobrze wiedzą, że nie są w stanie temu zapobiec. Kilka razy widziałem na własne oczy, jak podczas marszu ktoś przyuważył ciało kogoś, kogo znał. Owszem, były to sytuacje, które potrafiły wywołać łzy, ale nie były tak poruszające, jak to, co stało się dosłownie 3 dni temu. A stała się rzecz, można by powiedzieć, niewiarygodna. Przejdę do rzeczy. Maszerowaliśmy po śladach naszych kolegów z dywizji, która trochę nas wyprzedziła. Kiedy tak szliśmy, usłyszeliśmy odgłos kaszlu, który dochodził zza jednego z drzew. Kilku z naszych poszło sprawdzić, kto to taki. Po chwili ujrzałem najbardziej wzruszający widok w moim życiu. Zobaczyłem jednego z naszych, siedział on pod drzewem i trzymał kogoś w swoich ramionach. Po chwili z jego oczu zaczęły wylewać się łzy. Zresztą nie tylko z jego oczu, każdy, kto był świadkiem tego widoku, nie mógł powstrzymać się od łez. Trzymał on w swoich rękach, jak się potem okazało, swojego umierającego 16-letniego syna, który służył w innej armii. Po 2 godzinach mogliśmy już go pochować i ruszyć dalej. Póki co to wszystko z ciekawych rzeczy, których doświadczyłem na froncie. Mam nadzieję, iż niedługo będę mógł napisać do ciebie kolejny list. Twój kochający syn, William. Towarzysze, bracia i siostry, dziś stoimy przed zadaniem odzyskania naszego narodu, odzyskania naszej ojczyzny. Czy nam się to uda, pokaże tylko los. Czy Combined Syndicates of America będą w stanie odzyskać swoje ziemie i powalić uzurpatorów? Dzień dobry, to już chyba 2 epizod z Kaiserajka. Widzę, że wam się seria bardzo podoba. Mnie też to bardzo cieszy, że wam się bardzo podoba. Mamy dosyć troszkę equipmentu, ale usuńmy po prostu wszystkie template'y i zrekrutujmy troszeczkę... Dobra, moi drodzy. Musimy torować drogę dla naszych oddziałów piechoty, naszymi czołgami. Najważniejsze jest to, chciałbym okrążyć te dywizje i dopiero wtedy będziemy mogli bez żadnego problemu zaatakować. Dywizje amerykańskiej milicji nie mają kompletnie żadnych szans. My po prostu wchodzimy jak do siebie, proszę zobaczyć. To będzie teraz po prostu okrążenie Boże. To jest okrążenie Boże. Tak samo powiedzieliby fani majora czy tam kogoś. Proszę bardzo, dziękuję, dobranoc. No i teraz, moi drodzy, widzimy kolejną okazję do potężnego okrężenia. Nasze 26 dywizji się właśnie wystawiło, dodajemy je do naszej głównej armii i nasze 5 dywizji pancernych będzie atakowało w Hillsach. Oni mnie w ogóle przebić nie mogą i tak dalej, więc dobra, to jednak zleci szybko. I cyk na północ. Mamy, moi drodzy, okrążenie. Teraz wystarczy tylko tutaj po prostu wejść, spinować te dywizje, jak to się mówi. Piękne okrążenie. Lecimy dalej. Żeby skapitulować, musimy zająć New Orleans. Musi nam się to udać. Nasze dywizje pancerne będą nam torowały drogę. Czekajcie, gdybym to usunął i tu sobie wrzucił tank za, to ile by tego było? 99 na minus tylko. No to jest dobrze. Okej, moi drodzy, mamy do wybrania dyrektywę. Albo idziemy i żyjemy jako wolni ludzie i tracimy stabilność, albo wybieramy war syndykalizm, no i oczywiście wybiorę ten war syndykalizm, on mi się bardzo przyda. No i będę tak metodycznie łamał opór do New Orleans. Muszę tylko czekać, żeby moja piechota nadążała za moimi dywizjami pancernymi, bo z tego co widzę, to troszeczkę jej ciężko to wychodzi, ale z tego co możecie zauważyć, to będzie raczej szybkie przepchanie. I nareszcie nasi naukowcy wypracowali dla nas bonus 50% na średnie czołgi, moi drodzy. Robimy je, musimy mieć przewagę nad imperialistycznymi agresorami. Dobra, moi drodzy, trzeba zająć Miami, żeby front się po prostu wyrównał. Nie, to jest troszeczkę... Troszeczkę bym powiedział too easy. Czerwona flota gotowa. O Jezus, konwoj, trade konwoj. No nie będzie. No. Zrobimy teraz plan ataku, moi drodzy, dla moich czołgów, żeby one już się nie zatrzymywały i w ten sposób mają wyeliminować agresora z Florydy całej.
ups, chyba nasz plan się troszeczkę nie powiódł. Nasze siły pancerne zostały okrążone, ale już widzę, że jest luzik. Przeorganizowanie frontu i moi drodzy, jedziemy dalej. Kurde, ja cały czas się boję w tej kampanii, że moja piechota nie będzie za mną nadążać, za moimi czołgami. I cały czas liczę na to, że chłopaki tutaj ogarną czacze. Tu można w sumie zaatakować milicją, bo że to będzie koniec. Dobrze, moi drodzy, puśćmy plan. Wykonajmy plan ofensywny. Mogę też wziąć demagoga, ale go nie chcę, bo nie wiem, w jaki system będziemy szli. W sumie możecie mi napisać, czy idziemy, kurde, w totalistów, syndykaliści, radical socialist. Możecie mi napisać, który z tych ustrojów wybieramy. Rewolucyjna gorączka doda nam 15% war supportu. Musimy pomóc tu naszym... Patrzcie, nasza piechota się nie może przebić. Nasze czołgi zrobią to w sekundę. Wypalą wroga. Kurde, to jest rzeka, to też mi dlatego gorzej idzie, ale jest dobrze. Przestańcie wszyscy atakować, stań sobie w miejscu. O kurde, to tutaj nawet kociołek nam się udało zrobić, proszę bardzo. Cyk, dywizję do wora. Tutaj widzę, że ta moja milicja nawet coś atakuje, tylko to nasze siły pancerne muszą wjechać. I ciekawi mnie, czy będzie konferencja pokojowa. No, dawaj. Mnie temu panu to by się marszałek przydał. Dobra, nie widzę kapitulacji. Jeszcze do Dallas, moi drodzy. Jeszcze do Dallas. Puszczamy Blitzkrieg na Dallas. Wszystkie moje czołgi niech tam po prostu jadą, nie patrząc po prostu w ogóle na nic. Wsparcie lotnicze? Przenosimy je tutaj. Pięknie. Full dominacja. Jesteśmy już w Dallas. Czy oni przenieśli znowu stolicę? Dobra, w międzyczasie sobie będę tutaj po prostu robił te nejwalowe rzeczy, no bo i tak nic innego aktualnie nie mam do roboty. Ale okrążonko i jeszcze tanki tutaj złapaliśmy mojego wroga. No to ładnie. Dominacja powietrzna. Dobra, to już będzie koniec. Game over, przyjacielu. Game over. A, czyli już, dobra. No to cyk, cyk, cyk. Dziękuję. Teraz musimy przeorganizować, moi drodzy, nasz front. Został nam jeszcze jeden uzurpator do pokonania. Success of the Russian Revolution. Offer a cooperation treaty. Kurde, ciężka decyzja. A zaproponujmy kooperację między nami i Sowietami. Ceasefire. Nie ma czegoś takiego jak ceasefire. Walczymy do końca. Jaka kooperacja to będzie? Dobrze, nasze czołgi muszą zostać... O, Ruscy się zgodzili. A Soviet government has agreed to sign cooperation treaty. Our offer of guarantee independence was accepted by Russia. Czyli zagwarantowaliśmy sobie po prostu niepodległość. Czyli to jest taka współpraca. No dobrze, w Rosji rządzą, moi drodzy, radical socialist. Mam masę sprzętu na plus. Oczywiście Revolutionary Army. Let's go, baby. Nasze, moi drodzy, panzerki. Let's go. Wybadaliśmy też czołgi średnie. Warto było wybadać jeszcze tą M7 Prista, ale puszczamy już plan. Oni nas nie powstrzymają. Oni mają luki. Mają luki we froncie, mając no, 60 manpowera i 60 dywizji. W sumie to już mi nie jest potrzebne, nie rekrutuję tego. To będzie chyba koniec. Chyba zwyciężymy. To chyba będzie nasze zwycięstwo, moi drodzy. Teraz ze wsparciem powietrznym to już nie macie co gadać. Defensywka, ojej. Wysyłamy dwie dywizje pancerne na San Francisco i dwie dywizje pancerne na Sacramento. Nasza piechota ledwo nadąża za naszymi siłami pancernymi. Ona tutaj ledwo po prostu już wchodzi. The Fall of Sacramento, oczywiście, że tak. Stoimy i się bronimy, moi drodzy. Co jeszcze? O Boże. Seattle? Naprawdę? Dobra, moi drodzy, żebyśmy zajęli północną część, musimy wpuścić tutaj piechotę. My musimy zmasakrować też tutaj tych ludzi. Cóż, wyślę tu tą jedną dywizję pancerną i jakoś się uporamy z naszym przeciwnikiem. Najważniejsze w sumie to ich odciąć od zaopatrzenia z San Diego i później to już będzie rybka. Trzeba wprowadzić produkcję lepszych myśliwców i definitywnie rozpocząć produkcję nad tym, ale to jeszcze za długie jest. Tutaj pięknie nasza dywizja pancerna atakuje ten port. Co teraz? Czy uda nam się pokonać te cztery dywizje? Zero z czterech dywizji może mnie w ogóle przebić. Puszczamy jeszcze jedną dywizję do walki. Czy ona dojdzie? Spinujcie ich. Dziękuję. No i teraz to już raczej nie powinien być problem. Oczywiście, że tak. Dziękuję, dobranoc. No, dawaj. Jest. No i teraz, moi drodzy, atakujemy okrążone dywizje. Kończymy to. Siły pancerne na północ. Dobrze, puścić operację. Puścić plan do przodu. Jedna prowincja nas dzieli od okrążenia. Całego tego, to jest ich cała główna armia. Jedna prowincja, moi drodzy. Equipment arrives, dziękuję przyjaciele z Rosji, że wspieracie moją rewolucję amerykańską. Naprawdę jestem z was mega dumny. Nasze fronty zostały połączone. Teraz wszystkie dywizje pancerne do Sacramento ruszają. I teraz, moi drodzy, to już będzie bez żadnego problemu. Rajd na Seattle. Jeżeli jest tutaj już moja piechota, to niczego się nie boję. Dobra, w sumie raszować możesz tędy na Seattle. Do przodu. Nawet jak mnie okrążą, to nie ma żadnego znaczenia. Proszę to zająć. Nasze czołgi jak pędzą na Seattle. One się nie patrzą na nic. Na low supply, na... po prostu na nic. To jest droga prosto na Seattle. Dążymy do skapitulowania Ameryki, moi drodzy. Dążymy do jej upadku.
Moi drodzy, game over. Game over, Ameryka Zjednoczona, czerwona Ameryka. No i teraz będziemy mieli odblokowaną za niedługo już odbudowę mojego kraju, prawda? Ameryka jest zjednoczona, dziękuję. O, w mordę! Co to jest? Recovering from the Civil War? Nie, dlaczego? Nein! O, co? Dlaczego takie duchy mi dało... Jak ja mam prowadzić dalej wojnę? Dlaczego? I mamy, moi drodzy, dwie drogi. Wybranie naszej konstytucji i odbudowanie mojego kraju. No ja was raczej tym nie będę zanudzał podczas odcinka, bo to jest takie głupie robienie po prostu celów politycznych. Wiecie, o co chodzi. To jest tylko robienie celów politycznych i czekanie. Ja w międzyczasie odbuduję swój przemysł, postaram się postawić Amerykę na nogi, postaram się naprodukować już equipmentu, postaram się już wywalić czołgi lekkie... Za czołgi oczywiście średnie. Czołgi średnie już zaczynamy produkować i produkujemy artylerię medium SP. Tyle. No i postaram się ten kraj, kurde, postawić na nogi. Nie wiem, co z tego wyjdzie. Napiszcie w komentarzach albo zagłosujcie w ankiecie, która zaraz wam się powinna wyświetlić w prawym górnym rogu. Czy idziemy w państwo totalistyczne, totaliści, czy jednak zostajemy przy radical socjalist i tak dalej. A ja zaczynam odbudowę mojego kraju. Dziękuję wam za uwagę i widzimy się w następnym epizodzie. Pa, pa.